kolejne zaskoczenie od studia Legendary platformy Max. W piątek, 19 lipca, pojawił się drugi już teaser nadchodzącego wielkimi krokami serialu Duna Proroctwo. Widzimy w nim kilka nowych scen, postaci oraz, co najważniejsze, poznaliśmy termin premiery. W tym materiale przedstawię kolejną wstępną analizę teasera oraz z tego miejsca pragnę zapowiedzieć, że już niedługo startuję z nową serią dotyczącą serialu Duna Proroctwo. Jeśli jesteście zainteresowani i chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie mój kanał. Zachęcam również do innych form wsparcia, do których linki znajdziecie w opisie. A teraz zaczynamy. Pierwsze sceny teasera ukazują zgromadzenie żeńskie Bene Gesserit w całej okazałości. Okazuje się, że bardzo szybko zakon urósł w siłę po tym, jak popadł w niełaskę, za czasów imperatora Salvadora Corino. W czasach przedstawionych w nadchodzącym serialu Bene Gesserit przewodzi matka przełożona Valia Harkonnen, ponad 10 tysięcy lat przed wydarzeniami z oryginalnej Duny. Zanim została liderką zakonu, wprowadziła do niego swoją młodszą siostrę Tule Harkonnen, ponieważ była to jedyna możliwość, aby wyrwać się z ich rodzinnego świata, ponieważ ich ród popadł w niełaskę. Jak widzimy, zakon prężnie się rozwija i staje się coraz potężniejszy, a z usług sióstr korzystają wysokie rody Lansradu, jak i sam imperator Giavicco Corino. Jego żona, imperatorowa Natalia, ma mu za złe, że został przez nie omotany, co świadczy o tym, że Bene Gesserit bardzo szybko budowały swoją pozycję i potęgę. Nie znamy dokładnej fabuły serialu, ponieważ pokazuje on wydarzenia po trylogii Wielkie Szkoły Duny, na które składają się zgromadzenie żeńskie z Duny, mentaci Duny, oraz nawigatorzy Duny, więc wbrew pierwszym doniesieniom nie jest to ekranizacja pierwszej, wymienionej przeze mnie powieści. W materiałach, które niebawem ukażą się na moim kanale, przedstawię zarys historii przedstawiony w książkach poprzedzających serial. Porozmawiamy również o postaciach, które wystąpią w serialu i pospekulujemy, z czym będą mierzyć się siostry Harkonnen oraz Imperium, które niedawno w końcu zaznało pokoju i stabilizacji. To, czego możemy się spodziewać jako główne wydarzenia serialu, to tytułowe proroctwo, które zostało stworzone przez zakon Bene Gesserit, przez ich ramię, zwane Missionaria Protectiva. Tworzyły one zalążki religii i proroctw i zasiewały je u prymitywnych ludów, które będą mogły być wykorzystane przez zgromadzenie w przyszłości. W tym przypadku chodzi o proroctwo zasiane wśród Fremenów, o nadchodzącym Mesjaszu, który uwolni ich spod ciemiężycieli oraz jak i samej planety Arrakis, na której codziennie walczą o przetrwanie. W enigmatycznym opisie serialu pojawia się również inny wątek, mówiący o mierzeniu się Bene Gesserit z tajemniczym zagrożeniem ludzkości. O czym mowa? Trudno powiedzieć, ale postaramy się o tym pospekulować już wkrótce. Oprócz zgromadzenia żeńskiego w teaserze ponownie widzimy imperatora Giavicca Corino i jego żonę, imperatorową Natalię oraz ich syna Konstantina. Przez chwilę widzimy również trenującego mężczyznę, który jest prawdopodobnie Keiranem Atrydą, mistrzem miecza z Ginaza, który pragnie zasłużyć się wobec swojego rodu. Poznajemy również Desmonda Harta, weterana i zasłużonego żołnierza, który chce zdobyć zaufanie imperatora kosztem zakonu Bene Gesserit. Dlaczego? Tego też dowiemy się dopiero w serialu. W migawkach widzimy również sceny pokazujące budynki, statki kosmiczne, które na pierwszy rzut oka mają rozmach i efekty o jakości dorównującej adaptacjom filmowym Denisa Villeneuve'a, więc prawdopodobnie studio Legendary traktuje serial priorytetowo, budując kolejną franczyzę, dzięki której miejmy nadzieję HBO będzie zarabiało duże pieniądze przez lata, a my fani będziemy otrzymywać jeszcze więcej adaptacji ze wspaniałego uniwersum Duny. Tak jak już wspomniałem, w serii o Duna Proroctwo początkowo skupię się na wprowadzeniu do serialu. Opiszę historię oraz postaram się umiejscowić w osi czasu wydarzenia z nadchodzącego serialu. Pochylimy się nad postaciami, które wystąpiły już w książkach z trylogii Wielkie Szkoły Duny, jak i nad nowymi, stworzonymi na potrzeby serialu. Z niecierpliwością odliczam czas,
do listopada, ponieważ HBO przyzwyczaiło nas do wysokiej jakości swoich produkcji, jak chociażby Gra o Tron czy Ród Smoka, a tworzenie serialu, który będzie kontynuacją wydarzeń z powieści, a nie adaptacją czy ekranizacją, nie tylko jest bezpieczne, ale daje ogromne możliwości w budowaniu uniwersum Dune'y. Dziękuję wszystkim za obejrzenie i pamiętajcie, przyprawa musi płynąć. Thank you.